Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu jako jedyna szkoła w powiecie gostyńskim otrzymał akredytację Erasmusa. Do tej pory uczniowie i nauczyciele tej placówki wyjeżdżali na staże zawodowe w ramach corocznie opracowywanych projektów. Przyznanie akredytacji oznacza gwarancję regularnego dofinansowania wyjazdów w latach 2021-2027 do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Do tej pory młodzież od 2010 roku wyjeżdżała na różnego rodzaju staże zagraniczne i planując taki wyjazd musieliśmy napisać projekt, który musiał zostać każdorazowo zaakceptowany przez fundację i dopiero na tej podstawie mogliśmy wyjechać. Akredytacja pozwoli nam już bez opisywania w szczegółach naszych działań dotychczasowych. Od teraz co roku szansę na zagraniczny staż otrzymywać będzie około 40 uczniów i 10 nauczycieli. Projekty realizowane we współpracy z Narodową Agencją, które realizujemy w szkole już ponad 10 lat, skierowane są do wszystkich uczniów z całego zespołu. Także mówimy tutaj o uczniach samych też techników, jak i branżowej szkoły zawodowej. Akredytowaliśmy o udział około 40 uczniów rocznie, plus minus około 10 osób z kadry nauczycielskiej. Pracując i ucząc się na przykład we Francji, Niemczech, Włoszech czy Hiszpanii, będą nabywać praktyczne umiejętności zawodu, doskonalić języki obce i poznawać kulturę innych krajów. Wniosek zespołu szkół zawodowych opracowali nauczyciele i koordynatorzy projektów Joanna Marcinkowska, Tymoteusz Wiśniewski i Magdalena Jasik-Wiśniewska. Przede wszystkim na pierwszej płaszczyźnie to są doświadczenia zawodowe, tak? To jest praca w warunkach też zagranicznych, trochę inny system kształcenia mogą poznać, rozwijać swoje umiejętności, praktycznie ćwiczyć te umiejętności. Drugie na pewno umiejętności językowe, tak? Muszą tam funkcjonować w obcym języku, no i na pewno też doświadczenia kulturowe, bo taki wyjazd nie wiąże się tylko z pracą, ale też z poznawaniem kraju, do którego jedziemy, z poznawaniem historii, kultury, zwiedzaniem, ale też czasem wolnym. Z takich naszych obserwacji też wygląda na to, że oni wracają przede wszystkim bardziej pewni siebie, tak? A to jest jakby kluczowe na rynku pracy przyszłym, tak? Jakby trochę więcej wierzą w swoje możliwości.